Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy doczeka się nowej inwestycji. Właśnie przyjęto przewidziane przez przepisy dokumenty umożliwiające jej rozpoczęcie. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie zatwierdził 25 marca wymagane prawem dokumenty dotyczące instalacji saletry granulowanej mechanicznie. Wcześniej raport o bezpieczeństwie pozytywnie zaopiniował również Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie. To była bardzo wyczekiwana przez nas decyzja, która pozwoli nam wreszcie na przeprowadzenie rozruchu pierwszej linii produkcyjnej łącznie z obiektami logistycznymi, podkreśla prezes zarządu Grupy Azoty Puławy Anna Zarzycka-Rzepecka. Komplet dokumentów potrzebny do uzyskania raportu o bezpieczeństwie został przygotowany przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie. Jedna z czołowych inwestycji Grupy Azoty Puławy obejmuje budowę nowego kompleksu nawozowego umożliwiającego wytwarzanie, pakowanie i wysyłkę nowych produktów na bazie saletry amonowej. Nowa wytwórnia ma obejmować docelowo dwie instalacje granulacji mechanicznej, każda o zdolności produkcyjnej 1200 ton na dobę saletry granulowanej mechanicznie lub 1400 ton na dobę saletrzaku.